Na tę wiadomość zarówno zarząd PGK, jak i pasażerowie miejskiej komunikacji czekali od dawna. Już we wtorek pierwsze autobusy zasilane gazem CNG będą mogły zatankować na stacji paliw. Jako Polska Spółka Gazownictwa zrealizowaliśmy przyłącze do PGK w Suwałkach na ulicy Sejneńskiej. Dzisiaj została ta stacja uruchomiona i w tej chwili jakby zakończone odbiory. Natomiast co do stacji tankowania, no to trzeba jednak rozmawiać z firmą PGNiG OD, która jest ich wykonawcą, czyli firmą Exalo, na temat tego, kiedy mogą zacząć tankować pojazdy. Prezes Suwalskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej potwierdził nam tę informację, podając, że na jutro zaplanowano zatankowanie pierwszych kilku autobusów. Stacja wymaga czasu na pełen techniczny rozruch, jednak to nie powinno trwać dłużej niż 2 dni. Można więc przyjąć, że 1 września na ulicach Suwałk pojawią się pierwsze ekologiczne autobusy, które na wyjazd czekały od paru miesięcy. Nowe pojazdy zastąpią stary, wysłużony tabor zasilany tradycyjnymi paliwami. Pozostaje życzyć kierowcom suwalskich MPK-ów szerokich dróg, a pasażerom szczęśliwych podróży.